Siemaneczko kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś na życzenie jednego z widzów zgarnąłem sobie zestaw z Ala Kazama od Pocket Trainer. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Otworzymy i sprawdzimy, co znajduje się wewnątrz 150 jedynek. To moje pierwsze otwarcie 150 jedynek, dlatego też zobaczymy, jakie są karty. Widzę, że są też trzy promki, a już niedługo dla was specjalnie przygotowuję odcinek jeszcze z Zaptosem. Także bądźcie na bieżąco, zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, tak aby było nas coraz więcej. Oczywiście łapka w górę i komentarz będzie bardzo mile widziany. W komentarzach prosiliście mnie otwarcie m.in. Crow Zenith i 151, dlatego właśnie dzisiaj przygotowałem ten zestaw i idziemy zobaczyć, co znajduje się wewnątrz. A tak prezentują nam się już te trzy karty schowane w koszulki. No i zaczynamy od Abry, która ma tutaj taki przepiękny design galaxii i ta karta jest do zdobycia tylko w tym zestawie, tak samo jak Kadabra. On również znajduje się w takim galaxii holo. Możemy go zobaczyć i jeżeli szukalibyście kart, które z takiej mamy Reversa, Holo, Galaxy, jakieś tam dodatki, to właśnie tylko w tym, tylko tutaj można znaleźć oraz promo Ala Kazam X z gwiazdeczkami. W zestawie oprócz tego mamy jeszcze cztery boosterki. O, i taka właściwie uwaga, jeżeli ktoś ma te boosterki i chciałby je sprzedać, bo ma ich na przykład za dużo, to niech się do mnie zgłosi, być może kupię, ponieważ wydaje mi się, że ta seria jest naprawdę bardzo ładna. Bardzo podoba mi się ten design tutaj na opakowaniu tych wszystkich Pokémonów ze 151, które tak fajnie minią. Bardzo fajnie wygląda to. No i słuchajcie, przejdźmy do otwarcia. Zacznijmy od pierwszego boksika, od pierwszej saszetki. Zacznijmy więc od pierwszej i oczywiście lecimy. Kodzik, odsuwamy. Jak ktoś ma te kodziki, niech też się zgłasza, na pewno się przydadzą, chętnie bym zobaczył wasze kolekcje. Także jeżeli macie coś ciekawego, wbijajcie na Discorda oraz inne sociale, a pochwalić się swoją kolekcją. Psyduck, Ekans, Cubone, Vulpix, Siding Road, Skyter, Charmeleon, no i oby to był początek bardzo ciekawego dropu. Pek. Kabutops w Reversiku, szanowni państwo, Kabutops w Reversiku wygląda naprawdę cudownie. Pek, mamy od razu Big Air Balloon w Reversiku oraz mamy Omastar w hologramie. Aż się zająknąłem. Omastar, dawno nie widziałem tych Pokémonów, fajnie wyglądają. No i pierwszy booster za nami, więc sprawdźmy, co kryje się w drugim boosterku. O. Źle otworzyłem od złej strony sobie. Kodzik na bok. Przypominam o kodzikach. Łapka w górę. Oczywiście wbijajcie na Instagrama. Tam będziemy się widzieć. I Green Energia. Dobra, zaczynamy. Dudo. Tentacool, Rattata, dawno nie widziałem tych Pokémonów, Squirtle. I widzę, że jest taki Squirtle tutaj z napisem, który jest naprawdę bardzo wartościowy, więc jeżeli go posiadacie, to zerknijcie w swoje kolekcje. Squirtle, Bill Transfer, Golbat, dzień dobry. Fajnie się nim kiedyś grało, jak się schodziło po tych jaskiniach i zbierało. Ogryzek i Vulpix. Vulpix w Reversiku, mamy Vulpixa w Reversiku oraz... Vaperion, dzień dobry, przemiana Eevee Vaperion w Reversiku oraz Electrode. Ta kulka taka wybuchająca i złoszcząca się na wszystko w hologramie. Bardzo sympatyczne, to były fajne serie, bardzo miło wspominam te Pokémony. No i dwa boosterki za nami, przechodzimy do trzeciego boosterka. Kodzik na bok i energia do przodu. I mamy pyk. Gold Energy, taką elektryczną. Muszę kiedyś zastosować taką metodę, że będę zgadywał tę energię. Ciekawe, czy kiedyś się uda. Sprawdzamy, więc Charmander. Piękny Charmander. Spearow. Bellsprout. Magikarp. Skyter. Przed chwilą mieliśmy Charmeleon. Ognisto się spotykamy tutaj. Parasect. Mr. Mime, ale tutaj w Reversiku już. Oraz Shellder w Reversiku. Dzień dobry. Pamiętam tego Pokémona od Misty oraz Jinx X, moi szanowni państwo, Jinx X trafił nam się do kolekcji. A więc ostatni boosterek i powiem wam, przyjemne te Pokémony ze 151, więc sprawdzamy, co w ostatnim boosterku. Kodzik odkładamy, energię. Ojej, co tu się stało z tą paczką? Spójrzcie, mam nadzieję, że tak nie są wszystkie karty, bo to oznaczałoby naprawdę bardzo zły print. Okej, to mnie zmartwiło.
I karta energii walcząca, ale jest dość ciekawa. No przyznacie chyba mi rację, taka trochę komuś pasek uciekł. Ciekawe, czy udałoby się to, że tak powiem, komuś przedstawić jako fajną, ciekawą kartę, bo jeszcze takiej nie zobaczyłem, także pozostawiam ją. No i lecimy. Abra, normalna, tutaj mamy jeszcze ją właśnie w tym zestawie w Galaxii. Ditto, Bulbasaur, fantastyczny, Drowsy dawno nie widziałem, Nidorina, Raticate do naszego Rata, to będzie mieć przemianę. Erika, no i taka Erika, ale przydałoby się mieć w full arcie. Executor w Reversiku oraz Ghastly w Reversiku, bardzo lubiłem ten Pokémon, w ogóle Ghastly'ego, Huntera, Gengara, mega, mega fajny. I Starmie. Czas na podsumowanie. Jeżeli chodzi o set Alakazama, to promka oraz dwie Galaxii. Karty wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Jest to naprawdę ciekawy, malutki taki zestaw, który ma 4 boostery. Z 4 boosterów wypadło nam, jak widzieliście, jakieś X, kilka oczywiście holo i reversów. To i tak lepiej niż w starszych seriach, w których mogło wam nic nie wypaść. Także jestem zadowolony. Najbardziej mnie też cieszy oczywiście widok starych Pokémonów w starej serii. No i to po prostu takie budzi wspomnienia. Więc mam nadzieję, że kolejne otwarcia 151 pójdą nam jeszcze lepiej. A pamiętajcie, że już specjalnie dla was, dzięki waszym komentarzom, będę otwierał ten zestaw Zapdosa, także zobaczymy, co z niego wypadnie. Też będziemy mieć karty promo, też mamy jakąś dużą kartę, mamy jakieś boosterki, także będzie co robić. Nie zapomnijcie więc o łapce w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, tak aby było nas coraz więcej. I pamiętajcie, że już niedługo startuje Paldora Fate, którą również będę wam prezentować. Także zostawcie tutaj subskrypcję, tak aby być na bieżąco. I pamiętajcie o komentarzach. Także do zobaczenia na kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!